Dawno temu, w 88 właśnie roku, mój ojciec umarł w wypadku we Francji, ale mieszkał wtedy we Francji. I zanim to się stało, spotkaliśmy się i on mi powiedział coś takiego, że Polacy robią jeden błąd na emigracji. Mianowicie cierpią na to, że są Polakami, zamiast używać tego jako atut. Wow, ale to pięknie powiedziałaś. Muszę ci powiedzieć, Olga, że to teraz też się sprawdza. I to jest tak, to piękne, zawsze sprawdza. Co powiedziałaś. Witaj na kanale Przebojowa Polka. W 2017 roku przyjechałam do Irlandii i tak już zostałam. Wtedy zauważyłam, że takich Polek mieszkających za granicą jest więcej i postanowiłam poznać ich historię emigracji. I tak narodził się ten kanał. Miejsce na YouTubie, gdzie rozmawiamy o wyzwaniach emigracji, o związkach mieszanych, o możliwościach, jakie daje emigracja, ale także i o samotności na emigracji. Każdy wywiad to ciekawa i inspirująca historia emigracji Polki oraz możliwość spędzenia mile czasu. Więc zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji kanału oraz na media społecznościowe Przebojowej Polki, na Instagram i na Facebook. I pamiętaj, co niedzielę nowy wywiad. A dzisiaj, moi drodzy, moim gościem jest Olga Graszewska. Olga jest poznanianką, która opuściła to piękne miasto w 1988 roku, by przez obóz przejściowy w Austrii zamieszkać najpierw w Montrealu, a teraz w Teksasie, czyli 32 lata na emigracji. To straszny kawał czasu. Więc posłuchajmy historii Olgi, nie tylko o emigracji, ale także o tym, jak jej się żyło w Kanadzie, a jak teraz jej się żyje w Ameryce, w Teksasie. Myślę chyba, że to jeden z bardziej tradycyjnych stanów w Stanach Zjednoczonych, może poza Alaską. I zapytamy się jej, jacy są Teksańczycy, czy trudno się z nimi zasymilować i jak to wygląda. Witam Cię, Olgo. Czy chciałabyś coś do tego jeszcze dodać? Dziękuję bardzo. Przede wszystkim za zaproszenie, bo to wielki zaszczyt występować i reprezentować Polki na emigracji właśnie w tym segmencie. Dziękuję bardzo serdecznie. Czy ja mogę dodać? Opowiem Wam trochę, odpowiem na Twoje pytania, opowiem trochę, jak jest. Myślę, że jest bardzo wiele osób, które ma taką historię jak ja, także myślę, że wiele osób posłucha tego i powie, o, ja też tak miałam, albo tam też tak znam. Wielu takich będzie. Olga, wyjechałaś z Polski 32 lata temu. To był 1988 rok. I powiedz mi, jestem ciekawa, czy ty wyjechałaś po coś, czy ty przed czymś uciekałaś? Nie jedno, nie drugie. To znaczy tak, ja zawsze chciałam wyjechać z Polski. Ja mam rodzinę za granicą w Europie, w Belgii, we Francji, w wielu miejscach. I zawsze jakoś tak jako młoda osoba, zawsze miałam taki pomysł, że ja to będę mieszkać gdzie indziej. I do tego jakby się szykowałam całe moje życie, to młode w Polsce. I natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że kiedy w 88 roku wyjeżdżałam, to drzwi się już zamykały. Ale tego to ja nie wiedziałam jeszcze wtedy. Także po prostu padł pomysł, że wyjeżdżałam, i takie była zbieg okoliczności, miał miejsce. Ja miałam wtedy 24 lata, miałam męża i 2-letnie dziecko, co nie zmieniło tych planów w żadnym wypadku. I po prostu właściwie były plany na dłuższą metę, a potem się okazało, że tu się robi taka sytuacja, otwiera się obóz w Austrii znowu, będą miejsca, ludzie mówili, że będą przyjmowali znowu imigrantów, no to jedźmy. I w sumie klasyczna historia imigranta, najpierw wyjechał mój mąż z kolegą, a potem ja dojechałam. Dojechałam chyba 2 maja 88 roku, a ten obóz się 9 maja 88 roku już zamknął. Także... To teraz porozmawiamy trochę o tym obozie w Austrii, o tym obozie przejściowym, bo jakby drogi emigracji wtedy na zachód były różne, przez różne kraje, przez Grecję, przez Włochy, właśnie przez Austrię. Powiedz mi, bo z jednej z rozmów z moją gościnią wiem, że na przykład w Grecji to wszystko nie było tak dobrze zorganizowane i te obozy były naprawdę tragiczne. Także, a jestem ciekawa, jak to Austriacy zorganizowali. I powiedz mi, czy ty już wtedy znałaś język angielski, jak wyjeżdżałaś do Austrii? Tak, to znaczy, ponieważ ja się przygotowywałam do emigracji ogólnie, życiowo, więc moim pierwszym zachodnim językiem był francuski. Ale potem jak wpadłam na pomysł, że pojadę do Kanady i ktoś mi powiedział, nie no, musisz dwa języki znać, to zaczęłam się jako drugiego języka obcego uczyć angielskiego.
To jeszcze w Polsce na studiach brałam jakieś prywatne lekcje i tak dalej. Nie byłam w tym dobra. Za dobra byłam we francuskim i ten angielski kiepsko strasznie szedł jako drugi język. Ale trochę go znałam, bo powiedzmy tak, żeby się trochę dogadać. W ogóle nie znałam niemieckiego. I dlatego na początku nie braliśmy w ogóle pod uwagę jechania do Austrii, bo wiadomo było, że tam się trzeba po niemiecku dogadać. Ale w końcu stwierdziliśmy, że to nie szkodzi i damy radę. Obóz w Austrii był zorganizowany w taki sposób, że przyjeżdżało się do tego Transkirchen, do Traichu, jak to wszyscy mówią, żeby się tam zarejestrować, wpisać, tam w kartoteki wciągali. No to pierwsze takie spotkanie z tym, że ci biorą odciski palców, robią zdjęcia i tak dalej, tak trochę, no tak dziwnie trochę. Natomiast to jest stary, chyba było, to było wojskowe takie koszary kiedyś i stare są dosyć. Więc one nie mają możliwości trzymania tam dużej ilości imigrantów, tylko przyjmowano ich tam na taką kwarantannę wtedy. Ona miała chyba 10 dni. Było się wtedy odciętym od świata zupełnie, to znaczy zamykali tych ludzi na takim wyższym piętrze, nas też. To było po to, że jeżeli tam ktoś miał jakieś kontakty, to znaczy tak mówiono wtedy, że jeżeli ktoś, no nie wiem co, był szpiegiem czy kimś takim, to przez te 10 dni jakby urywał mu się kontakt z otoczeniem i ewentualnie no nie mógł przekazywać informacji. Ja miałam to szczęście, przyznam wtedy, że mój, teraz już od dawna eks-małżonek, był pierwszy tam. I on przeszedł przez ten obóz i jak ja przyjechałam z córką dwuletnią, to on to wszystko, że tak powiem, miał obcykane. On wiedział, jak to funkcjonuje tam. Największym błędem Polaków w tamtych czasach było to, że nie wiedzieli, jak tam jest. Na przykład ludzie mieli dużo gotówki przy sobie, ale nie mieli jedzenia. A tam jedzenie było koszarowe, dosłownie. To znaczy schodziło się na dół do stołówki i w takich miskach tak ci dziabali jedzenie, w więzieniu prawie. I podawali, to było ohydne to jedzenie. No i nie można było niczego ugotować, nie można było nic zrobić. Także mój mąż wtedy zrobił tak, zachęcił jak to Polacy i on ze mną wszedł na tą kwarantannę, nie powinien. Wziął ta papier dziecka, dali jemu i mi, i dziecku i mi papier, a on wziął tak, by to było jego i na to przeszedł. Też i tam się dał zamknąć z nami. Także myśmy tam te 10 dni siedzieli, no ale on miał w plecaku ze sobą maszynkę do gotowania, miał jedzenie ze sobą, miał papierosy na wymianę w kuchni, na różne jedzenia i tak dalej. Także dostaliśmy się do pokoju rodzinnego, także tam było dużo ludzi w tym pokoju, to nie było żadna osobno, to były prycze takie po trzy. No takie fajne warunki były. I w tym ale myśmy się tam wszyscy razem grali, bo on wiedział, że jak położymy cukier na stole, to on będzie znikał, to na mur beton, nie? Ale wyjęliśmy kuchenkę, była dla wszystkich, ktoś stał przy drzwiach, bo kuchenki nie wolno mieć, więc jak ktoś szedł, to kuchenkę schować, no były jaja. Ale 10 dni żeśmy tam przetrwali, ale faktycznie były takie, że prysznice takie, że drzwi nie było, więc mąż tam stał przy tym, jak ja brałam prysznic. Ciepła woda tylko jak wszyscy jedzą obiad, więc wtedy się brało prysznic. No i właśnie on tam w tej kuchni wymieniał na papierosy, na banany dla dziecka, na jakieś tam inne rzeczy. No ale to wszystko zeszło się stamtąd i to było tak zorganizowane, że wszyscy wtedy z komudy żeśmy aplikowali o azyl, bo teoria pozwalała nam na to. Praktyka była taka, że wiadomo, że nie wiem, jakie byśmy musieli mieć papiery ze sobą, żeby pokazać, że nam azyl przysługuje, prawda? Także wszyscy wiedzieli, że nie dostaniemy tego azylu, ale już czas będzie szedł. Kiedy oni zanim nas rozpatrzą, to my sobie załatwimy migrację gdzieś indziej. I wtedy się składało papiery do krajów, które w tym momencie były otwarte. I to urzędnicy z tych ambasad, tacy wydelegowani przychodzili, mówili, ja jestem z ambasady Stanów Zjednoczonych, chcesz jechać do Stanów, to takie są tutaj warunki, wypełnij te papiery i tak dalej. To samo było z Kanadą, wtedy były Stany, Kanada, Australia i RPA. To stare RPA jeszcze brało. I to wtedy dyskusje były między ludźmi, kto bierze, które kraje biorą, gdzie zaaplikowałeś, było jeden pierwszy kraj, do którego się chciało jechać i drugiego. To się wpisali najpierw Kanadę, a drugie Stany. I założyliśmy te papiery i to poszło. Natomiast po zejściu z tej kwarantanny jechało się do takiego, oni nie mieli obozu. Nie było tak jak we Włoszech i w Grecji, że był obóz wielki, tylko, jak to Niemcy, wynajmowali takie pensjonaty, które pewnie gorzej szły turystycznie i w tych płacili tym pensjonatom za opiekę nad nami. One w całości były zajęte przez imigrantów. I mój mąż już był w takim czymś, także ja do niego dojechałam na łączenie rodzin. Do pięknego miejsca, do którego ciężko trzeba zapłacić, żeby pojechać turystycznie teraz, bo do Hallstattu w Austrii. To jest małe miasteczko bardzo nad pięknym jeziorem. Przepiękne miejsce w ogóle. No i tam w tym obozie byliśmy przez rok. Jak też kiedyś chciała, to ci o tym obozie opowiem, bo o tym można napisać książkę, co się tam działo. To jest
Niesamowita historia, ale my nie mamy czasu na nią. Olga, to może czas, to jest pomysł, może zacznij pisać naprawdę, bo to może być naprawdę bardzo ciekawe. No dobra, i po roku znalazła się w końcu, znaleźliście się w Kanadzie, w Montrealu i powiedz mi, co czułaś ty, Polka, która przyjeżdża z kraju, gdzie były kartki, gdzie wszystko się załatwiało i nagle widzisz ten kolorowy inny świat. No, wiesz, tak jak wspomniałam, przeskoczyliśmy przez rok w Austrii, więc już troszkę można było się obyć z tym zachodem tak zwanym. Ja przedtem byłam 2 razy na zachód, jako dziecko, takie na wakacjach czy gdzieś, także troszkę też wiedziałam, do czego bym chciała jechać. Do Francji wtedy wyjeżdżałam 2 razy, także też trochę wiedziałam, jak to bym chciała, żeby wyglądało. Także w sumie trochę byłam zdziwiona tym, jak Kanada jest, to ładnie powiedzieć, no nie była taka hop do przodu jak reszta, jak zachód Europy, jak Francja czy Austria. Jeździły tam stare auta i to w takiej dosyć dużej ilości, to aż mnie zaszkowało, że w takiej ilości. I to było normalniej, tak bardziej w połowie między Polską z wyglądu i może właśnie Francją, no bo w Montrealu, gdzie mówili po francusku, więc to się tak kojarzyło, prawda? Natomiast ogrom tego kraju był. Wszystko bardzo dużo. Ogromne odległości, tak pusto wszędzie. Tak, znaczy tak, tam jest bardzo mało ludzi, nie? Tam jest 10 razy mniej ludzi niż w Stanach, a kraj jest większy. Także tam jest wszystko takie dużo miejsca, bardzo, bardzo duże obszary. Ale tak chyba się trochę czas zatrzymał wcześniej. Wcześniej niż ten 88 rok. Tak trochę może jak 70 lata czy coś. No i jeden chyba z największych zaskoczeń może. To nie wygląd Kanady, tylko myśmy tam pojechali na sponsorstwo, to kiedyś ci opowiem, prywatne. Natomiast powiem tak, jak sobie przejrzysz książkę historii, rozbiory Polski i tamte obszary, i się zastanawiasz, gdzie się podziały te wszystkie nazwiska. Gdzie są te rodziny? No przecież co, wymarli wszyscy? Wszyscy są w Kanadzie. Także przedstawiają ci po kolei książę taki, hrabia taki i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy są tam, także to był mój największy, jest książka historii normalnie. Także bardzo ciekawe było poznanie tych ludzi i ich historię. Och, jakbyś ich historii posłuchała, to jest dopiero. To jest niesamowite na mnie. Ona do mnie, tam jedna pani mnie poprosiła, żebym coś tam posprzątała i ja to sprzątałam, a ona do mnie mówi, ale ty się nic nie przejmuj, bo tutaj hrabia ten też benzynę nalewał 3 pierwsze lata na emigracji. Także. No to rzeczywiście. To później cię podpytam o te nazwiska. Może masz jeszcze jakieś kontakty, może chociaż z dziećmi się uda porozmawiać, bo to byłoby bardzo interesujące. Mhm. No dobrze, no to teraz pierwsza praca taka, jak tam pojechałaś. No plus taki, że znałaś dobrze francuski. To na pewno działało na twoją korzyść, więc nie miałaś większych problemów z komunikacją. No ale co wtedy mogłaś robić? Od czego zaczęłaś? Pierwszy step. Bo sytuacja była taka, że myśmy byli oboje studentami, ja i mój mąż. Ja byłam na ostatnim roku biologii, wyjechałam, mój mąż był na socjologii czy na czymś. Także tak naprawdę nie mieliśmy zawodów. Mój plan był od początku, że ja będę dorabiała, czy to kończyła studia, czy zaczynała następne studia, cokolwiek, żeby mieć dyplom tamtejszy, żeby mieć dyplom biologa. Natomiast pracę dostaliśmy od tych sponsorów, którzy nas zasponsorowali. To była pierwsza praca, byliśmy takimi opiekunami klubu tenisowego. To znaczy mieliśmy bardzo dobre warunki. Dali nam mieszkanie, które było w to obliczone, bo ono było naprzeciwko tego klubu. Z tym, że klub się otwierał o 6 rano i zamykał się tam o 12 chyba w nocy. Także myśmy byli jakby do obsługi tego klubu non stop. Trzeba było posprzątać, nam ręczniki prać i tak dalej. Takie tam zajęcia mieliśmy na miejscu. Myślę dziś, że nie wiedziałam, jaką mam korzystną sytuację. Myślę, że wtedy nam się wydawało, no okej, tak mamy, jest okej. A myślę, że mieliśmy wyjątkowo dobrą sytuację w porównaniu do niektórych innych imigrantów, którzy no, mieli problemy po prostu z tym, żeby gdzieś tam zarobić. Natomiast Kanada ma i miała chyba taki system dosyć sprawny, to znaczy na przykład jak się nie mówiło po francusku, to oni zapisywali na takie lekcje, tam, żeby chodzić na te lekcje i dawali pieniądze za to. Więc jak się człowiek uczył francuskiego, to dawali pieniądze. Jak człowiek został w tym systemie, to nawet przekierowywali tam. Jak chcesz zostać pielęgniarką, to tam cię nauczą czegoś i tak dalej. Także mieli fajny system przyjmowania imigrantów. No ale myśmy zostali w tym. Ja może dodam, że ja w tym momencie, jak przyjechałam do Kanady, to ja byłam w 6 miesiącu ciąży. Także jak przyjechałam z drugim dzieckiem, to urodziłam drugie dziecko. Popracowaliśmy tam 2 lata w tym klubie. Ja wtedy już zaczęłam robić magisterkę z biologii.
Także w momencie, kiedy zaczęłam ją robić, trochę ją porobiłam i tym naszym sponsorom się to mało podobało, że ja studiuję, dlatego żeby nie było, nie mogłam pracować. Tam kogoś najęliśmy na to miejsce, ale ja cały dzień byłam na uczelni. Robiłam tak, że po 2 latach odeszliśmy z tej pracy, znaczy oni nam poprosili, żebyśmy odeszli i wtedy poszliśmy na swoje. Wtedy już miałam 3. córkę, się urodziła 3. już wtedy. No i wtedy było trochę, ale akurat skończyłam tą magisterkę, także mogłam pójść do pracy. Przez moment było tak ciężej, ale zaczęłam szukać pracy i znalazłam pracę jako research assistant taki na uniwersytecie. I to dobrze poszło. Ciekawe było to, że wtedy się pierwszy raz odważyłam, żeby pójść do pracy po angielsku. I to było dość zabawne, ale dam radę. No oczywiście, nawet nie wątpię w to. Olga, powiedz mi, to w takim wypadku, co się stało po 12 latach, że nagle stwierdziłaś, że trzeba zmienić to na Stany Zjednoczone? Że trzeba powiedzieć do widzenia Kanado, piękna i cudowna, która mnie przytuliłaś jako pierwsza i powiedzieć witaj Ameryko, w sensie Stany Zjednoczone. No to też była decyzja, która troszkę mi zabrała czasu, to znaczy to było związane również z moim personalnym życiem jakby doszłam do wniosku, że to tylko ja będę tą osobą, która zarabia na życie tej rodziny, no to musiałam, że tak powiem, jakby zmienić, no i właśnie o tym prawdopodobnie są wszystkie losy emigracyjne, zmienić trochę ten plan, który na początku miałam. Ponieważ pracowałam w laboratorium, w którym pracowałam ze studentami, z ludźmi, którzy robili doktoraty albo mieli doktoraty, ja pracowałam jako research assistantami, coś do komórki im produkowałam, żeby tam robili swoje eksperymenty, ale tak z biegiem czasu tak zobaczyłam jedną, drugą, trzecią, wie, ona robi doktorat, ja też mogę zrobić doktorat, przecież to jest, jak to tak wygląda, to może ja też. I w sumie zaczęłam szukać innej pracy jako research assistant, lepszej trochę jakiejś, i nie znalazłam pracy, nawet przez Polaków szukałam. Nawet moja mama tam gdzieś jakiegoś znajomego powiedziała, a idź tam do niego, żeby on ci tam. No i on tam mówi, ja nie mam pracy, ale zaprowadzę cię. Tak od słowa do słowa ktoś mówi, wiesz co, my nie mamy pracy, ale mamy grant na doktorat i on od 5 roku leży na stole, jak oni to ładnie ujęli i tego nikt nie chce wziąć. I mówi, chcesz to przeczytać? Mówi, idź do tego głównego tego grantu, no to ja poszłam do tego faceta. A ja zaczęłam z nim rozmawiać. On mówi, opowiedz mi historię swoją. No to ja mu opowiadam historię. Mówi, okej. A ja już w tym momencie miałam magisterkę zrobioną w Montrealu, z tym, że w czymś zupełnie innym. Zupełnie. A ja mówię, to ci nie przeszkadza, że to nie to samo? Mówi, nie. A jak chcesz robić, to będziesz robić. I mówi, weź ten grant i go przeczytaj. Ale przeczytaj wszystko. I zastanów się, czy chcesz to robić i wróć za tydzień. No ja to wzięłam, przeczytałam. No faktycznie między... powiedzmy ucinaniem listków na roślinkach, a ucinaniem, dobra, powiem to najwyżej, wytniesz, główek małych szczurków, jest to dosyć duża różnica. Ale no wiedziałam, że jak się zgodzę, no to będę musiała to robić. Także, znaczy na tym polegał ten grant, był bardzo ciekawy. Samo to badanie, ten projekt był bardzo fajny, ale trudny, dlatego go nikt nie wziął dotychczas. I tam też były jakieś pieniądze i to miało znaczenie. Powiedziałam, że tu widzę, że są jakieś pieniądze, potem on mi powiedział, dobra, jak ci będziesz robiła to dłużej, to ja ci dołożę więcej, zostaniesz asystentem, No i w ten sposób zostałam na tym doktoracie. Dostałam się na ten doktorat. Wtedy się po raz pierwszy zapytałam moich koleżanek, czy mam to robić. No normalnie robiłam to, co chciałam w życiu, ale wtedy pomyślałam, ja nie miałam ambicji robienia doktoratu. To nie był mój taki, że ja chcę mieć doktora. Nie, w ogóle. Ja chciałam pracować, trzymać moje dzieci, te. A ona mówi, bierz, rób, zobaczysz, co się będzie działo. No i zaangażowałam się w to, także ostatnie 6 lat, po połowę pobytu w Kanadzie robiłam ten doktorat. I to był w sumie, przez moment był to mój sposób na życie. To znaczy, to było tak jak praca trochę. Ja wychodziłam rano, robiłam to, czasem trzeba było w czasie weekendu pojechać i tak dalej. To robiłam przez 6 lat. Na tyle mi się to podobało, że żartobliwie spytałam się szefa, czy mogłabym zostać i robić to dalej. A on mówi, nie. Doktoraty to my zamykamy, obroniamy i idziemy dalej robić coś innego w życiu. No i wtedy zaczęłam zastanawiać, co ja chcę zrobić. I taka śmieszna, w sumie to zbieg okoliczności, pewien, albo nie. Koleżanka jechała na Cape Cod z mężem i z dziećmi na biwak. I ktoś z drugą osobą i ta druga osoba powiedziała, że nie jadą, mieli miejsce na biwaku. I siebie zapytali, czy ja chcę też pojechać. A ja nie byłam wtedy nigdy w Stanach do tego momentu. Ja mówię, okej, to jednak
dzieci nam się znały w tym samym wieku płytek. No dobra, to ja pojadę. Pojadę z pierwsza, zobaczę te Stany na biwaku. I pojechałam. No fajnie. Duże, to przez Boston trzeba jechać, nie? Także to tłok i tak dalej. Ten pierwszy taki, że strasznie duży tłok jest. Dużo autostrady ogromnej i tak dalej. Ten kawałek. Ale nic, dojechałam. I rano stałam, do łazienki pójść. Wcześniej. I szłam przez ten pusty biwak. Znaczy nie pusty, tylko nie było nikogo, bo było rano, to jakaś niedziela czy sobota czy coś. I jakaś pani szła i woła, głośno woła do dziewczynki, która biegnie przed nią: Olga, Olga. Ja się zatrzymałam i zaczyna do niej mówić po polsku. Ja do niej podeszłam, do tej kobiety, i zaczęliśmy rozmawiać. Ona wołała tą dziewczynkę, a tak miała na imię ona. I zaczęliśmy rozmawiać i ona do mnie powiedziała. Ona do mnie mówi: Kanada jest dobra, żeby zrobić szkołę, żeby się wykształcić. Jak chcesz dobrze zarabiać, jak chcesz dobrze żyć, pomyśl, żeby przyjechać do Stanów. Ja z taką ideą wróciłam z tego biwaku. Przez następny rok czy ileś szukałam różne prace, obserwowałam firmy, w których mogłabym pracować i tak dalej, aż w końcu zaaplikowałam na jedną pracę i z tego wyszła propozycja pracy jeszcze przed obroną doktoratu. Jak obroniłam doktorat, to pojechałam. A powiedz mi, czy wtedy tym takim pierwszym miejscem docelowym był Teksas, czy mieszkałaś wcześniej w innych stanie? Teksas, dlatego że ja dostałam pracę w Alconie, to jest firma, która produkuje krople do oczu i znana na całym świecie, która ma swoją siedzibę tutaj. Alcon powstał w Teksasie, w Fort Worth. Także tu przyjechałam od razu. Ja pytam się o to wszystkie moje rozmówczynie. Powiedz mi, czy ty czułaś się emigrantką? Co w ogóle dla ciebie to słowo znaczy? No to jest trudne pytanie, bo co to znaczy? No, zacznijmy od tego, że dla siebie jesteśmy emigrantami, tutaj dla nich jesteśmy imigrantami, tak? Bo myśmy tu przyjechali, a nie wyjechali z kraju. Ja lubię mówić, że jestem Polką, która mieszka za granicą. Lubię mówić to, że jestem Polką, która mieszka za granicą. I poniekąd powiedziałabym, że jestem członkiem Polonii. To znaczy, że należę do tej diaspory, czy jak to tam nazwać, Polaków mieszkających za granicą. I tą polskość naszą reprezentuję przez to, ja uczyłam wiele lat w polskiej szkole i tak dalej, także to jest ten mój taki, moje dzieci jednak mówią po polsku, nawet potrafią coś przeczytać z pisaniem gorzej. Także dawno temu, w 88 właśnie roku, mój ojciec umarł w wypadku we Francji, ale mieszkał wtedy we Francji. I zanim to się stało, spotkaliśmy się i on mi powiedział coś takiego, że Polacy robią jeden błąd na emigracji. Mianowicie cierpią na to, że są Polakami, zamiast używać tego jako atut. Wow, ale to pięknie powiedziałaś. Muszę ci powiedzieć, Olga, że to teraz też się sprawdza. I to jest tak, to piękne, co powiedziałaś. Że piękne. I to nie ma znaczenia, że to jest tak, że ja przyjechałam, jak gdzieś wyjechałam 30 lat po tobie. No może trochę tak, bo jestem tutaj 4 lata dopiero, tak? To 28 lat. Ale masz to samo wrażenie mam. Tak samo, jak ty bym to ujęła. Ale to pięknie ujęłaś, że cierpimy na to, że jesteśmy Polakami, zamiast to wykorzystać. Tak, i to trzeba... Niejedną taką szkołę odebrałam. Jak poszłam robić magisterkę, to przekierowano mnie tam do kogoś i stanęłam w obliczu człowieka, który był Hindusem, Sikhem, który się właśnie najął na Uniwersytet Montrealski. Nie mówił po francusku bynajmniej, a Quebecy, czyli frankofoni w Montrealu, są dosyć kastowi. Także jak on się tam dostał, to nie wiem. I opowiadał mi, że jak miał interwiu, to mówiono do niego, no słuchaj, ty się tutaj najmujesz na ten uniwersytet, chcesz być profesorem, nie mówisz po francusku. Jak ty to chcesz zrobić? Jak sobie to wyobrażasz? A on do nich mówi tak, mówię przede wszystkim po angielsku i to bardzo dobrze. Poza tym mówię jeszcze w 4 innych językach i nikt z was nie mówi w tylu. Więc to chyba rokuje, że się nauczę. Byłam na jego pierwszym wykładzie z francuskim, no powiem szczerze, bardzo odważny człowiek, bardzo. Mówił okropnie, ale przeszedł, dał sobie radę, potem został szefem tego instytutu, gdzie go przedtem przepytywano i tak dalej, i tak dalej. Emigranci mają, różnią się od przeciętnego człowieka w danym kraju, więc my mamy, bo my jesteśmy emigrantami, myśmy wyjechali, my mamy inny set w sobie, więc mamy, musimy wykorzystywać to, kim jesteśmy, jaką mamy siłę w sobie, nawet jak mówimy z akcentem, to nie da się zdołować. A co to za akcent? Miałam tu kolegę takiego, on mi mówi, słuchaj, to okropne, ja mówię hi, a oni się pytają, skąd jestem. Rozumiesz, po samym hi tylko, nie? Bo ma akcent czy coś, nie? Ja mówię, no to co z tego? Jeszcze Amerykanie, można sobie zażartować, oni się pytają, where are you from? Nie?
Czyli to ma oznaczać, z jakiego jesteś kraju. A ja odpowiadam, że jestem tu stąd, z North Richland Hills, z tej miejscowości, gdzie mieszkam. I oni się wtedy śmieją i muszą... Ja mówię, chodzi ci o mój akcent? To ich trochę tak wyprostowuje. I mówi, tak, właśnie byłem, bo bardzo ładny, to jestem ciekawy. No, wiesz. No, ale to jest, myślę sobie, że to jest jakby taka przypadłość wszystkich nacji, które nas przyjmują, bo Irlandczycy mają to samo, że nawet nie wiem, jak bardzo byś się starała ze swoim akcentem, pracowała nad nim, to jednak gdzieś tam ci ten polski akcent zostanie i oni wiedzą to, i oni to po prostu wiedzą, no chyba, że tak jak moja córka, się tutaj wychowasz, tak, ona tu już po 4 latach to mówi jak Irlandka, tak, z irlandzkim akcentem, także jak kiedyś pojedzie, to na pewno wszyscy będą wiedzieli, że jest z Irlandii, bo oni mają specyficzny akcent. A teraz wróćmy do tej Polonii, o której ty wspominałaś. Generalnie panuje taka opinia, że na emigracji, szczególnie tam, gdzie jest dużo Polaków, nie mówię o takich krajach, gdzie nas jest mało, ale tam, gdzie jest nas dużo, to panuje taka opinia, Polak Polakowi wilkiem i lepiej od Polaków trzymać się z daleka. Ja tego nie potwierdzam, bo ja zawsze miałam bardzo dobre kontakty i mam do tej pory z Polakami, nie wiem skąd taka opinia. Jestem ciekawa, jak ty to odebrałaś, bo pewnie miałaś kontakt z Polonią i w Kanadzie, no i teraz na pewno w Stanach, no przecież nie sądzę, że w Teksasie mieszka dużo Polaków. Tak, to znaczy tak, taka opinia jest, zwłaszcza w tych dużych skupiskach, na przykład w Chicago albo w Nowym Jorku, z tym, że myślę, że to się widzi wtedy, kiedy najlepiej to widać, jak się przejechało z jednego skupiska polonijnego do drugiego, które jest trochę inne. Ja przyjechałam z Montrealu. Ja wielkość Polonii liczę na, nie żebym była bardzo religijna, ale na ilość kościołów w mieście. Także u nas w Montrealu było 5 parafii polskich, a tutaj w Dallas jest 1. I to robi różnicę, bo one były w innych miejscach, zbierały inną klientelę troszeczkę, zbierały innych ludzi. Podobnie podzielonych, jak sam Montreal jest podzielony. Ale także jak masz jedną grupę ludzi, pamiętam jak pierwszy raz weszłam do tego kościoła tutaj w Dallas, to spojrzałam i już wiedziałam, że jest to te 5 kościołów z Montrealu, wszyscy w jednym. Co druga, co trzecia ławka jest inna, jak gdyby. Cały panoptyką różnych ludzi, młodych ludzi, co niedawno przyjechali, tych, co przyjechali w latach 80., tych, co przyjechali dawno temu. To mamy, kiedy przyjechali, potem mamy podział poprzez poziomy wykształcenia czy poziom no, dobrobytu, jakby na to nie patrzeć. Nie, jednym się bardziej powiodło, innym mniej. I to też widać po autach, po wyglądzie, po wszystkim. I to wszystko razem. Także czasem masz taką Polonię małą, taką jak tutaj jest, gdzie ta grupa jest, każdy jest prawie inny. Nie ma za bardzo grupy, no są z pracą związane, na przykład Nokia dużo osób przeniosła tutaj. Także mamy młodych takich inżynierów i te inżynieryjne grupy młodych takich mam, one wszystkie w tym samym wieku, te dzieci mniej więcej w tym samym wieku. I to jest taka jakaś tam grupa. Ale ta reszta jakoś tak nie za bardzo się grupuje, w związku z tym raczej masz indywidualne te i ta grupa musi działać. Jak mają na coś zorganizować, to musi działać razem. No zawsze się podzielą, zawsze. Choćby nie wiem ile, to nawet ja już widziałam taką tutaj polonijną organizację, to miała 3 osoby, a potem już tylko 1. Tą, która to założyła. Bo w polonijnych organizacjach najważniejsze jest ego zakładania tej organizacji. A potem to już mniejsza. Ja się śmieję, bo wielokrotnie to widziałam w polskiej szkole i w innych rzeczach. Masz emigracyjny pomysł? Zrób to sam. To znaczy, jak chcesz coś zrealizować, masz zróbmy tam, nie wiem, piknik. Zorganizuj ten piknik, bo jeżeli rzucisz hasło piknik, to nikt tego nie zrobi. To znaczy, albo zrobią nie tak, jak ty chcesz, albo coś. Ja ci powiem szczerze, bo ja tego nie napisałam, tam wspomniałam w tym moim, tym, że mam własny biznes. Ten własny biznes to jest sklep polonijny. A ja wiem, właśnie miałam cię o to zapytać, tak. bo ja sobie, ja to wiesz, ja to szperam głęboko bardzo, więc ja właśnie miałam cię o to zapytać, że ty masz sklep polonijny, no czyli ten związek z Polską jest duży, tak? Czy to przez dostawców, bo widzę, że tam wybór macie... Wszystko, co polskie, tak? No i też przez klientelów, no bo podejrzewam, że większość waszej klienteli to jednak są Polacy. To mogą być ludzie z innych krajów, że tak powiem, wschodniej Europy, podejrzewam, ci, którzy mają podobne smaki do nas, no ale przede wszystkim to pewnie jest Polonia, więc ty jakby jesteś na bieżąco z tym wszystkim, co tam się dzieje, jak to wygląda i w ogóle. Więc, a czy powiedz mi, czy Amerykanie zaglądają do twojego sklepu? Tak naprawdę do naszego sklepu, znaczy tak, przychodzą Polacy, ale... Tutaj troszkę wracam do tego, co mówiłaś przed chwilą, czy Polakowi wilkiem. Może nie wilkiem, ale przyznam, że
To bojkotują? Nie jeden by się spodziewał, powiedzmy, większego wsparcia polonijnych biznesów. O tak powiem. Mhm. Bardziej przyjdą Polacy do naszego sklepu polskiego pochodzenia, którzy mieli, mamy na przykład takiego znajomego, który przychodzi, jak tylko rozpoczęliśmy działalność, bo musimy sklep przenieść, to następna historia, na inną opowieść, jak chcesz. Natomiast przychodzą Polacy, to są ludzie polskiego pochodzenia, czyli babcia była, ja się nauczyłam w tym polskim sklepie jednej rzeczy, pierwsza rzecz, która, że tak powiem, umiera, to jest język, a ostatnia to jest jedzenie. Jedna, pamiętam panią, która przyszła, robiła ogromne zakupy na święta, mówię, ja zawsze na święta robię te zakupy, po angielsku wszystko mówię, no bo muszę ugotować Wigilię i święta jak bunia. A ja mówię, babcia twoja, grandma, ona mówi, great grandma. A pani miała, tak, prababcia. Czyli nawet prababcia. Tak. I zostało, no jeden pan mi też przyjechał ostatnio i mówił, że on będzie, ale nie ostatnio, jakiś czas temu, ale że on coś będzie gotował, to było super śmieszne, bo mówi do mnie, pan, no po angielsku oczywiście wszystko, i mówi, że on będzie i to będzie gotował, i to, i kapusta będzie gotował, kapusta będzie gotował. A ja mówię, robisz kapustę swoją, kiszoną? A on mówi, no nie, gotuję kapusta. Ja się po chwili kapnęłam, że on mówi o jakimś daniu. Tylko nie wie, babcia mówiła na to kapusta, pewnie było potem z czymś, ale ten kawałek został, wiesz, lost in translation, czy tam zapomniany historycznie, więc on nazywał to danie kapusta. Ja do niego mówię, wiesz, co to znaczy kabecz? A nie, nie wiedziałam. A takich historii to są miliony, słuchaj. Posłuchaj, to teraz zapytam Cię o to, jakie lekcje przez te 32 lata dostałaś od Kanady, a jakie od Ameryki? Tak dla Ciebie, dla Olgi. Wiesz co, to jest bardzo indywidualne. To bardzo dużo zależy od własnej postawy, ale najważniejsza lekcja to jest tak. To właściwie ostatnio ten wniosek, że tak powiem, mi się narodził. Jeden wniosek to jest taki, że trzeba być przygotowanym na to, żeby spotkać, wiesz, to takie powiedzenie, że chance favors prepared mind. To takie powiedzenie, że trzeba być przygotowanym na to, żeby zobaczyć, że coś tu idzie, że ludzie mówią, a ja nie miałem szczęścia, mi się nie trafiło. Nie zauważyłeś, że ci się trafiło. Trzeba być przygotowanym na to, żeby zobaczyć pewne rzeczy. Ktoś ci kiedyś spotka i powie, ej, słuchaj, fajne rzeczy robisz tam, coś tam tego, wiesz, to moja wizytówka, zadzwoń, jak będziesz zainteresowany współpracą. Ty bierzesz wizytówkę, wkładasz do torebki i za 2 tygodnie nie wiesz, czyja to jest wizytówka. No to właśnie była taka chance, prawdopodobnie. Tak się spotykają się takie sytuacje, wiesz, można to... To są takie małe zakręty, nie idziemy jakąś tam drogą, jest taki mały zakręt i się zastanawiasz, skręcić, nie skręcić. No ale ja sobie mówiłem, że pójdę tą drogą. Czy to jest ten moment, w którym należy zmodyfikować, to sobie mówiłem, czy trzeba zauważyć tą szansę? Trzeba zauważyć szansę, ludzie tego nie widzą czasami. Idą, bo mają coś w głowie i nie zmieniają. Na emigracji trzeba zauważać szansę i one nie będą wynikały z Twojego planu. One przyjdą, to ktoś przyjdzie, kogoś spotka. Pięknie to powiedziałaś, czyli nie trzeba tak przez to życie emigracyjne jak taran, tylko po prostu trzeba tak z uważnością, ale ten cel sobie tam trzymać, tam gdzieś z przodu, nie? Widzieć, do czego my idziemy, co ja chcę osiągnąć, czy na pewno, ale trzeba też je weryfikować, czy ja na pewno chcę osiągnąć zarabianie, nie wiem co, 100 tysięcy dolarów na rok, czy ja wolałbym osiągnąć to, że będę szczęśliwy na przykład, albo że będę zadowolona, czy za cenę czegoś chcę tkwić w tym małżeństwie, czy jednak wolałabym to zmienić. Dużo zmian, czy to następna historia. To jest jedna lekcja, że trzeba zauważać szanse, które się nam, które spotykamy w życiu. Ja nie wiem, czy to jest emigracyjna wniosek, może to jest życiowy wniosek po prostu. Drugi to jest ten taki sławetny, amerykański, że trzeba robić lemoniadę, to co napisałam, jak się ma cytryny. Czasem trzeba zobaczyć, co mamy. Czasem nie zauważamy, ile mamy, co mamy. Czy mamy, czy to, co jest, to jest ok, czy nie. Jedna z moich koleżanek ostatnio dostała lepszą pracę i opowiadała mi to, że druga do niej mówi, o, ale fajnie, już miała lepszą pracę, co wreszcie sobie dom kupicie porządny. A ta koleżanka tak patrzy na mnie i mówi, ja mam całkiem fajny dom, mnie przeszkadza, a czego mam mieć inny dom? Wiesz, to jest po prostu, a ja też mam taki trochę dom, żebym jeden powiedział, ej, no naprawdę mogłabyś mieć lepszy. A ja wolę sobie pojechać na wakacje. Teraz właśnie wróciliśmy, 24 dni byliśmy po Stanach, jeździliśmy, 5000 mil zrobiliśmy po wschodnim wybrzeżu, ja z mężem. Bo to lubimy. To ja wolę mieć pieniądze na to, niż na coś innego. Czyli w sumie
Nie dać się też ponosić tym takim siebie, na siebie patrzeć, na siebie. Nie dać się ponosić takim oczekiwaniom innych, bo to tak często tak jest, że... Dobrze, a teraz wróćmy do Teksasu. Powiedz mi, Olga, jacy są Teksańczycy? Bo ja mam taki stereotyp, brzydko, pojedziemy po stereotypach, nie powinno się tak robić, ale wydaje mi się, że oni są konserwatywni, że nie lubią obcych i że każdy ma broń w domu. Czy to prawda? Nie całkiem. Po pierwsze, to ja Cię zapraszam do nas. Myślę, że jest z Dublina bezpośredni lot do Dallas, także z tego co pamiętam. Także przyjedziesz, ja Ci pokażę Teksas, to jest pierwsza rzecz, okej? Okay? Spoko, naprawdę. Natomiast tak, Teksańczycy są w sumie, kiedyś zastanawiałam, czy jest jakiś związek między tym, że ja mieszkałam kiedyś w Montrealu i w Quebecu, a Teksasem. Jest. Obie te miejsca mają taką subkulturę, mają tą drugą grupę ludzi, którzy tu mieszkają. Jak nie znasz nikogo z Montrealu albo z Quebecu, to kiedyś Ci opowiem o tym, bo to też jest taka historia dosyć ciekawa, jak oni tam mają. To jest... I Teksańczycy też tacy są. To jest taki, to są Amerykanie, ale tacy trochę inni Amerykanie. To znaczy, oni tak najpierw to są Teksańczykami, przez takie te jak flagi tu powiewają, to są jak z innej planety te flagi, takie wielkie. Oni są strasznie z tego dumni. Potem są Amerykanami, ale przede wszystkim są Teksańczykami. To jest ogromny kraj. Stan, ale jak kraj wielki. Okoliczne stany niektóre też są duże i puste. My się zawsze śmiejemy z moim mężem Robertem, że jak ktoś nam mówi, że jest przeludnienie na świecie, to niech przyjdzie do Stanów, a my mu pokażemy, jaką drogą pojechać przez Nowy Meksyk albo przez Teksas, to zobaczysz żywej duszy po horyzont. Takie tu są obszary. To jest jeszcze ciągle dziki kraj. To są miejsca niezamieszkałe, to są miejsca nietknięte obróbką, także wiesz, jakieś tam lat. To do kogoś należy, ktoś to kupił, bo ma taką ziemię, a już ropa tryśnie, ale to nie jest tak jak... Tu są te, jak to się mówi, pierwotne lasy, niektóre jeszcze ciągle. Tu najpiękniejszą rzeczą w Stanach jest przyroda. Także mnie nie fascynują żadne Nowe Jorki, żadne. Byłam, ale nie podoba mi się w ogóle. Ale przyroda to jest po prostu zapierająca dech. Naprawdę. I nawet jak się tam jedzie, bo na przykład wiele osób mówi, nie jadę do Teksasu, bo od Was wyjechać na wakacje, to trzeba dzień jechać. To prawda. Żeby autem wyjechać na przykład do Grand Canyonu, to musisz przez cały jeden dzień jechać tylko w Teksasie, zanim wyjedziesz z niego. Bo takie są odległości. Ale tak, tu się tak jeździ. Nie? Także Teksańczycy są... Trzeba to mieć pod uwagę. Ja nigdy o tym nie myślałam, ja nie lubię broni. Nie miałabym nigdy broni i nie mielibyśmy, gdyby. W którymś momencie mieliśmy dom, taki drugi dom, kupiliśmy sobie w lesie. Taki, znaczy tak daleko od wsi, 100 mil od nas, nie? 150 kilometrów od naszego domu. I tam, żeśmy mieszkali, tak tutaj często nie ma płotów wokół ziemi, albo akurat tam nie było. Bardzo fajnie, bardzo dziko, tam jelonki pod domem, ale na przykład w niedzielę rano słyszeliśmy, jak zawsze w niedzielę rano tam sobie ktoś do celów chyba zestrzelali, rodzinnie tak, nie? No, takie kule zabłąkane tu i ówdzie, a w nocy jak się zrobiło ciemno, no to żadnej latarni nie było na uliczce ani nigdzie. I tak pomyślałam, i Robert mówi, wiesz co, no to teraz ktoś przyszedł, zapukał do drzwi, to, nie wiem, najbliższa policja pół godziny stamtąd, czy coś takiego, także jak się dodzwonisz, bo też zasięg był taki sobie, to było naprawdę taka dziura. Także jak ktoś myśli sobie, o będę mieszkał daleko na jakieś tam ten, to trzeba takie różne rzeczy wziąć pod uwagę. I wtedy myśleliśmy sobie, może jednak na wszelki wypadek wartałoby mieć jakiś, nie tam jakąś, Jezus, broń maszynową, czy nie wiadomo, co ci ludzie tu kupują, tylko coś do odstraszenia po prostu. Jak się zaczęły robić cuda z COVID-em, zamykane sklepy i tam jakieś te marsze związane z tym ochroną ludzi czarnoskórych i tak dalej, to też mój mąż pomyślał, może jednak jakiegoś straszaka należałoby mieć na wszelki wypadek, bo różnie może być. To jest jedna rzecz. Czyli tak naprawdę do ochrony, ale ze względu na to, jaki to jest kraj, że to jest duży i dziki kraj. Jak ktoś chce się zgubić na świecie, tak chciałby zniknąć z horyzontu, zapraszam. Naprawdę jest gdzie. A druga rzecz to jest taka, że to możliwość noszenia tej, posiadania broni kreuje hobby. Ludzie kupują sobie różnego rodzaju, chodzą na strzelnice jako zajęcie, po prostu jako... znam kolegę, który kupił swojej 18-letniej córce na urodziny broń i zabiera ją do strzelania do tarczy.
super. No to chyba mi się przypomina jakiś film, który oglądałam, nie pamiętam tytułu już teraz, że właśnie tam dzieci już takie, siedmiolatki, są uczone przez swoich tatusiów, Teksańczyków, właśnie strzelania, tak? I to jest całkowicie normalne, akceptowalne i, że tak powiem, nikt z tego powodu nie robi żadnego halo, więc to jest ciekawe, tak. Ale to tak jak mówisz, to jest taka, no, taka ich jakby tak, tradycja. Subkultura. Tak, tradycja i to jest taki, to nie jest, że oni są krwiożerczy czy coś takiego. Oni, to jest ten stary taki, staro taki, że oni się tu chcą bronić, żeby temu dziecku się nic nie stało, na wszelki wypadek. Ja też znam taką osobę, takiego pana, ale po pierwsze jest to policjant, a po drugie on ma 15 akrów, też na jakimś tam daleko za wsią. No to powiem szczerze, że umiejętność choćby pogrożenia tą bronią komuś, albo przynajmniej załadowania fachowo, ja nie dotknę. Ale rozumiem, dlaczego nie będę miała i nie chcę nawet wiedzieć, gdzie jest ta, którą my mamy chyba. Gdzieś tam mamy. Ale to jest jakiś w ogóle taki, nie wiem, szatka, taki normalny na śród czy na coś, nie? Natomiast no oczywiście prawa pozwalające posiadać maszynową broń i tak dalej, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie i to głębokie, nie wiem po co, komu takie coś. Natomiast faktycznie do ochrony rozumiem. Mam kolegę, który mieszka w tej części Teksasu, takiej bardziej kamienistej, no to mówi, że nie jednego grzechotnika po prostu zastrzelił. No to rzeczywiście, czyli nie tylko obrona przed ludźmi, ale też przed zwierzętami. Tak, czasem można i w obronie przed zwierzętami normalnie nie można, ci przyjdzie jakiś tam, nie wiem, bobcat czy jakieś tam inne zwierzę na ogródek, to nie masz do niego strzelać, ale w obronie przed, jakby cię chciał zaatakować ciebie albo twoje zwierzęta, to można. Także z takiego powodu też się przydaje. Jeszcze z jednego prostego powodu. Mieliśmy kiedyś sytuację, kiedy właśnie w tym domu na wsi przyjechaliśmy i zauważyliśmy, jak bardzo piękny, wygrzewający się na słońcu wąż wpełzł w jakąś dziurę w domu. Fajnie. No powiem tak, cały dzień później i minus $400, też doszłam do wniosku, że kupię maczetę za $20 i następnym wężem rozwiążę problem z tą maczetą, a nie panem, na którego czekałam cały dzień i który mnie skasował za $400 za usunięcie tego węża. Także to są, myślę, że te oceny się biorą albo z filmów, które pewnie są nieprawdziwe, z jakichś stereotypów, ale powiem tak, jak ja jechałam tutaj na interwiu, to jechałam do Fort Worth. No, w roku 2000. I przyznam się, wyjdzie to głupio, ale przyznam się, myślałam, że to jest fort. To znaczy myślałam, że są jakieś elementy fortu, że będzie jakiś mur czy coś. No. Także nie dziwię się, że ludzie tak uważają. Olga, 32 lata to kawał czasu. Powiedz mi, z czego ty najbardziej jesteś dumna? Gdybyś miała tak sobie, wiesz, zrobić krótki, że tak powiem, wstecz ze swojej emigracji. Co takiego jest, że tak powiem, no to jest naprawdę, jestem z tego mega dumna. Wiesz co, chyba ogólnie jestem tak dumna, to takie amerykańskie sformułowanie, ale jestem zadowolona, myślę, że to wyszło w miarę w moim życiu, że realizowałam projekty, które chciałam zrealizować i one czasami były trudne do zrealizowania albo wyglądały na niemożliwe. I wtedy, kiedy udało mi się pokonać jakąś trudność albo w wielu przypadkach, nie, dostanie się na magisterkę najpierw, potem do robienia tego doktoratu, one były inne od tego, co ja się spodziewałam. Musiałam sobie pozmieniać w głowie i dumna jestem z tego, że to zrobiłam, że to zakończyłam. Jak dostałam pracę w Alconie w tym Montrealu, zwyczajnie zaaplikowałam na pracę i oni nie na to mnie przyjęli, przesunęli jakąś inną, do mnie zadzwonili, cała historia z tym związana. To potem jakaś kobieta, normalnie z Montrealu, taka jakaś research assistant, mówi, gdzie jedziesz pracować? Ja mówię, do Alconu, do Teksasu. Ona mówi, ty? Chodziło jej o to, że emigrantka? Chodziło jej o to, że... Nie wiem, o co jej chodziło dokładnie, okej. Okay. Ale taki tekst usłyszałam, po prostu myślałam, no ja, a co? Każdy może zaaplikować o pracę. No bo ludzie się bali, bo nie chcą wyjechać. Bo to... Ale trzeba się trzymać jakiejś idei, nie? Jak chcesz dostać pracę w dużej firmie, rozumiesz, farmaceutycznej w Stanach i chcesz zarabiać odpowiednio do tego, to musisz zaaplikować na taką pracę raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, wiesz, nie wiem, przejść przez interwiu, które
Ja się tak trzęsłam, jak przechodziłam przez interwiu, kobieta miała bardzo silny akcent. Nawet nie wiem, czy teksański, ale ta moja szefowa, nie wiem, i mówiła strasznie cicho. Nie dość, że cicho, to z akcentem. I na dodatek pierwsza praca była w toksykologii, na której ja się nie znałam, więc miałam jak w czasie interwiu o rozłożone, miałam wszędzie książki naokoło, na wypadek bym miała zapytać o tym. Przechodzenie przez trudne etapy, przełamywanie siebie, nigdy nie, to z tego jestem dumna. Ja nigdy nie miałam problemu z tym, żeby mnie ktoś zdołował, ale z tym, żeby, okej, co ja teraz muszę zrobić? Co trzeba zrobić, żeby zrobić coś tam? 10 lat temu, czy ileś tam, byliśmy w Disney Worldzie, tutaj na Florydzie. I on jest tak zorganizowany, że ma taką wioskę po środku i ma te królestwa, jak to się nazywa, te. Moja córka miała wtedy chyba 8 lat, czy 9. I ja jej zamówiłam w tej wiosce taki event związany z tym, że oni ją mieli zrobić na taką księżniczkę, nie? Tak ją mieli tam uczesać, ubrać, baba. A przedtem byliśmy w którymś z tych parków. Ja wychodzę z tego parku, tak za pół godziny, za 40 minut ona ma to spotkanie i pytam się, gdzie jest ten autobus do tej wioski, bo tam jedziemy na to spotkanie i mówię, do jakiego miejsca i tak dalej. A oni mi mówią, a nie, to nie ma takiego autobusu. Ja mówię, co? No tam nie, stąd nie jedzie, musisz pojechać stąd do swojego hotelu i w hotelu złapać autobus, który jedzie do tej wioski. Ja mówię, to ja nie zdążę tego zrobić, ja jestem tu umówiona. Mówię, zaraz, moment. Mi przez telefon mówiono, że Kasia się zaczęła się trochę denerwować, bo ona bardzo jej zależało i tak dalej. I zaczęłam tam rozmawiać z jakąś panią, że no zaraz, ja myślałam, że pojedziemy i tak, no, ona mówi, moment, nie denerwuj się, poczekaj chwilę. Po czym podchodzi do mnie facet jeden i mówi, to ty chcesz jechać tam do tej wioski? Ja mówię, no tak, bo właśnie mówię, no mówi, wsiadaj do mojego autobusu, jadę do domu. I tym prywatnym autobusem całym zawieźli nas do tej wioski, okay? Wysadził nas przed tym, poszliśmy. I mąż mówi, że nie ma rzeczy niemożliwej dla jego żony. Ona nawet autobus załatwi w Disney Worldzie, którego nie ma. To było z jego okoliczności, po prostu się uparłam, że się dostaniemy. To nie jest zawsze tak, że możesz, że to zawsze zrealizujesz, ale trzeba się trochę poupierać. Trochę trzeba, rozumiesz, trzeba trochę ten. Także z tego jestem dumna, nie z tego autobusu, tylko z tego, że udało mi się osiągnąć rzeczy, które być może na początku były trudne. Poniekąd jestem dumna z tego, że po 24 latach się rozwiodłam i stwierdziłam, że to nic, że za górką. Ja sobie jeszcze raz zacznę moje życie takie, żebym ja była zadowolona i szczęśliwa z niego. I to mi się udało. A druga rzecz, której jestem dumna, to powiem to, bo to jest ważne. Jestem dumna z tego, jak są wykształcone moje córki. Myślę, że nie będą miały żadnych problemów życiowych. Także są dobrze wykształcone, jak one tego używają, to mniejsza o to. Ale tak jak ja chciałam, zdobyły wiedzę ambicjonalnie też prawdopodobnie tam, gdzie są. Jedna jest prawnikiem, jedna jest lekarzem. Jedna robi w tej chwili magisterkę z socjologii, tam najmniejsza jeszcze studiuje. Ale myślę, że dojdą do tego, do tego, że przynajmniej będą miały wygodne życie. To z tego jestem zadowolona i dumna. Olga, czy ty czasami tęsknisz za Polską, czy już nie? Wiesz co? No, zabrzmi okrutnie, ale nie. To znaczy, ja wyjechałam z Polski według przepisu. To znaczy, ja wyjechałam, bo chciałam wyjechać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mieszkać za granicą latami i tęsknić za tym, żeby być gdzieś indziej. To jest strzelanie sobie w piętę. Albo nie wyjeżdżaj, albo nie tęskni. To znaczy tęsknić w sensie, wiesz, że jest ci przykro, że jesteś tutaj. No nie można tak żyć, to się można załatwić, okej? Okay? Także natomiast, czy lubię odwiedzać Polskę? Pewnie, że lubię. Dzwonię do mojej mamy co parę dni, z moim bratem to tak gadam co jakiś czas, ale wiesz, jadę, jak mama wybiera nas z lotniska, to się pyta, czy do Grycana jedziemy teraz po drodze do domu, czy chcę najpierw zostawić walizki w domu. Czy rozumiesz? Także ja mam, jeżdżę do Polski, to lubię do niej jeździć i spotykam się tam z jakąś niewielką rodziną już. Głównie jeżdżę z moją mamą na cmentarze, ale czy tęsknię za tym? Nie. Nie, ale lubię. Lubię jeździć i wiesz, chodzę sobie do księgarni, kupuję książki, ciuchy. No, korzystam z tego, co lubię w Polsce, ale nie, żeby mieszkać za granicą i cały czas, wiesz, mieć przykrość, że nie jestem w niej. Nie, nie. To nie. Olga, ostatnie pytanie. Wykorzystując twoje ogromne doświadczenie emigracyjne, powiedz mi, jakie dałabyś radę osobom, które marzą o tym American Dream i chcą emigrować do Stanów Zjednoczonych?
tak na teraz, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja, nie zdążyłyśmy o tym porozmawiać, ale ten wywiad pewnie by trwał 2 godziny, gdybyśmy o tym rozmawiały. O, na pewno jeszcze dłużej. Jeszcze może będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, bo myślę sobie, że ty jesteś, że tak powiem, cudownym źródłem informacji. Proszę bardzo. Ale tak na teraz, tak. Powiedz, jakie byś dała radę tym osobom, bo wiem, że dla wielu osób ta Ameryka to cały czas jest jeszcze taki właśnie American Dream i spełnienie marzeń, tak? Żeby tak, tam się znaleźć. Tak, dla wielu jest i wielu znajdziesz na Facebooku takich, co jakiś czas w różnych miejscach piszą, nie? Oj, słuchajcie, do Polaków w Kalifornii najczęściej piszą. Ej, słuchajcie, chciałabym przyjechać, bo to mój dream i tak dalej. Przede wszystkim, że tak powiem, już lepiej poczytać na Facebooku relacje ludzi, którzy mieszkają w Stanach. Nawet wakacyjne relacje, co zwiedzić, co zobaczyć i tak dalej. To troszeczkę pokazuje więcej świata. Przestać oglądać wyłącznie amerykańskie filmy i myśleć, że w Kalifornii jest tak jak na La La Land. Pamiętam, jak przyjechał tutaj mój stepsynek i on chce do Kalifornii, bo on widział La La Land i mu się strasznie ten film podobał i on koniecznie musi to wszystko zobaczyć. Ja mówię, słuchaj, żeby ten film nakręcić, oni tam sprzątali 3 tygodnie. Czy ty to rozumiesz? Nie. Pojechał, wrócił, mówi, miałaś rację. Ja mówię, tak, wiem, że miałam rację, ale wszyscy muszą zobaczyć. Nie opierać swoich, nie żywić swoich chęci mieszkania w Stanach Zjednoczonych filmami. Najlepiej przyjechać tutaj. Przyjechać i zobaczyć, jak tutaj jest. To jest jedna rzecz. Jak ktoś chce wyjechać i ten... Także zweryfikować swój dream. Zweryfikować te marzenia. To jest jedna rzecz. Czy ja czasem nie marzę o czymś, czego po prostu nie ma? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Poinformować się, jak się wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Bo na przykład widzę, że ludzie myślą, że przyjadą tutaj, jak znajdą pracę, to dostaną pozwolenie na nią. No nie, to jest na odwrót. Najpierw trzeba mieć pozwolenie, a potem można tu przyjechać i pójść do pracy. To nie jest jak w Unii. I to jest najtrudniejsze, to jest bardzo trudne. Jak ktoś naprawdę chce przyjechać do Stanów, to proponuję co roku wypełniać podanie o green card. Od 1 października do... Znaczy od początku października do końca, do początku listopada jest otwarty, że tak powiem, okres, kiedy można takie podanie złożyć. Ono jest za darmo, nie płacić nikomu, to można zrobić. I co roku składać to podanie, aż się być może trafi. To jest jeden sposób. Dla osób, które są samotne, proponuję znaleźć sobie kogoś tutaj. To są 2 najłatwiejsze sposoby przyjechania do Stanów. Jeżeli kogoś na to stać, to przyjechać najpierw na wakacje. Przyjechać na wakacje takie... Najlepiej przyjechać do kogoś, albo nawet z Facebooka kogoś poznać, żeby tą osobę odwiedzić, żeby ta osoba i powiedzieć, chcę zobaczyć, jak się tu mieszka, weź mnie do sklepu, gdzie kupujesz cukier, gdzie kupujesz mąkę, jak robisz zakupy, jak się tu jeździ, ile jedziesz do szkoły, pokaż mi, jak szkoła wygląda, jak domy wyglądają, nie? Jak się żyje, strasznie tam u Was gorąco, no tak, ale mamy AC wszędzie, nie? I tak dalej, żeby zobaczyć, jak się żyje. To życie jest dużo bardziej normalne i dużo bardziej zwykłe, niż to, którym ludziom się wydaje. Ale oczywiście tak, no jak się pojedzie do Grand Canyonu, ja byłam już 3 razy i za każdym razem, jak podchodzę do tego, tego robię, no bo są takie miejsca w Stanach, które zawsze zapierają dech w piersiach i nie wiem, jak się do tego człowiek przyzwyczai, to tak będzie. Natomiast życie jest zwykłe i w zależności, jeszcze jedna rzecz, jak ktoś, no to może być okrutne trochę, ale jak ktoś musi spotykać się ze swoją rodziną co najmniej raz w tygodniu oraz ze wszystkimi koleżankami co drugi dzień na gadki i wszyscy muszą mieszkać na jednej ulicy, to nie możesz emigrować. Bo tak nie ma. Chociaż mój obecny mąż chodził jeszcze 10, 11, 12 lat temu do swojej mamy na obiad w Warszawie w każdą niedzielę i przyjechał do Stanów Zjednoczonych do mnie. Także... Wszystko można, wszystko tak, można. Można, jak się chce, to można, tylko... Myślę, że najważniejsze jest, żeby zweryfikować ten dream, żeby sprawdzić, co ja dokładnie, co mi się tam tak strasznie podoba. Jak się okaże, że to jest jakaś historia z filmu, który był planem filmowym, a nie ma tego w ogóle i to w ogóle ta życie tak nie wygląda, no to jedna, a drugie, jeszcze jedna jest taka mała rzecz. Dosyć dużo spotykam tutaj takich par, czyli mąż dostał pracę i żona jedzie z nim. Sugerowałabym tej żonie, żeby też chciała wyjechać. Bo potem jest ciężko. Aha, i żeby wszyscy mieli prawo jazdy. Ciekawe. Olga, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Proszę naprawdę bardzo. Świetnie się z Tobą rozmawiało. Moje drogie, uwierzcie, naprawdę znajomości internetowe
mogą przynieść do Twojego życia naprawdę bardzo wartościowe osoby. I taką właśnie osobą jest Olga. Ja się bardzo cieszę, że Cię poznałam i mam nadzieję, Olga, że jeszcze kiedyś wrócimy do rozmowy, a ja namawiam Cię z całego serca. Ty, kochana, napisz książkę. Napisz książkę, bo masz taką historię, że po prostu naprawdę... A może naprawdę... więcej emigrantek by się skrzyknęło, by opisało tę historię. Myślę, że sama to nudne będzie, ale może, nie wiem, zobaczę. Ja się bardzo cieszę, że Cię poznałam. Bardzo dziękuję, że mogłam tutaj zaistnieć i jeżeli czymkolwiek mogę komukolwiek pomóc, radą czy czymkolwiek innym, to ja bardzo chętnie. Poza tym my możemy też porozmawiać jeszcze na inne tematy, bo parę tych tematów jest... polonijnych na przykład, także... Koniecznie. Jeszcze w ogóle, wiesz, to o samym Teksasie. Udało mi się tylko zadać jedno pytanie na temat Teksasu, a mi się wydaje, że Teksas to jest tak ciekawy stan i w ogóle Teksańczycy. Tak, ale tak jak mówię, wiesz, zapraszam Cię, tak osobiście, zapraszam Cię, bo tutaj jest trochę Polonii, jest Polonia w Houston dosyć duża. W Austin jest nieduża, ale bardzo ciekawa i bardzo prężna, także tam są ludzie, żeby się spotkać, pogadać, takich, co tą polskość tutaj nakręcają i w ogóle. Także też jest taka starsza Polonia, no a w ogóle no to przecież w Teksasie jest jedno z najstarszych miejsc, gdzie wyemigrowali Polacy. Także wygoogluj sobie Panna Maria, to się nazywa. To jest taka miejscowość pod San Antonio. Cała historia, to jak chcesz, to Cię też tam zawiozę. To są bardzo ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe miejsce, również polonijnie. Także naprawdę warto... na przykład przedstawicielem Polonii Teksańskiej w Stanach Zjednoczonych, w Kongresie Polonii Amerykańskiej jest doktor Jim Mazurkiewicz, który no, jest bardzo prężnie działającym Polonusem, ale z któregoś pokolenia, wcale nie z pierwszego. Także, to ciekawa historia, tak, naprawdę. Tak, bardzo, bardzo prężny, acz tak. Także zapraszam naprawdę do pogadania na ten temat. Mnie zaintrygowałaś, to ja do Ciebie w prywatnej wiadomości się jeszcze odezwę. Jeszcze może mi jakieś ciekawe nazwiska podeślę, że tak powiem, do rozmów. Tak, on będzie chętnie chciał gadać, bo on lubi. Ale tylko z kobietami rozmawiam. Dobra, no znajdziemy Ci pełno różnych innych kobiet. Ja tu pełno jest różnych, wiesz, ja jeszcze nawet cały czas odkrywam. Czasem ktoś przyjdzie i mi zaczyna coś opowiadać, no po prostu, wiesz... W każdym razie, ja naprawdę uważam, że nie ma przypadkowych spotkań. Naprawdę bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy. Ja również. Bo właśnie mój kanał jest dla takich kobiet jak Ty. Dla takich właśnie, żeby pokazały swoje historie. Gdzieś tam właśnie z backgroundu. Niekoniecznie tak, wiesz, że prowadzą jakieś super biznesy i robią nie wiadomo jakie rzeczy, ale po prostu, bo każda historia jest ważna i każda historia jest naprawdę bardzo ciekawa. A Ty swoją historię też opowiadałaś już. cały czas ją tworzę, ja trochę nie mam takiego doświadczenia jak Ty. No, czy to na w Irlandii, to bardzo ciekawe, ja bym chciała usłyszeć. Dziękuję Ci bardzo, naprawdę. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.